Cześć, witam Was bardzo serdecznie. GUS, czyli Główny Urząd Statystyczny, opublikował dane demograficzne za rok 2023 i nie jest źle, bo jest tragicznie, jest coraz gorzej, jest coraz mniej urodzeń i jest coraz więcej zgonów. Jest to niebywałe, bo jeśli my dalej będziemy iść w tym kierunku bo za jakiś czas nas już nie będzie, my po prostu wymrzemy. Polska to już będzie naprawdę bardzo słabo zaludnionym terenem. Jak sobie popatrzymy na statystyki gusu, to wszystko się zaczęło w 2020, 2021, 2022, 2023. I jest jedna ciekawa rzecz, która się dzieje, bo jest coraz mniej urodzeń. Ale powiem Wam jedną tak poprywatnemu, jak to się mówi. Czy ktoś robi. Statystyki, ile jest w Polsce przypadków, ile w Polsce było w 2023, 2022, 2021 przypadków, kiedy były poronienia, czyli kobieta była w ciąży i nie urodziła. Ja bym chciał znać te statystyki, ile tego było, bo znam osobiście przypadki, że takie rzeczy miały miejsce. I powiem Wam szczerze, nigdy z mojego otoczenia nie słyszałem wcześniej takich przypadków, a teraz słyszałem kilka, więc to też jest bardzo ważne bo my się zajmujemy tym, że mniej urodzeń i tak dalej, tak dalej. Ale może powężmy dalej, może popatrzmy, może powężmy, co się dzieje, że nie ma urodzeń i co się dzieje, że jest coraz więcej zgonów. Jak podaje forsal.pl oraz inne media, GUS upublikował dane demograficzne za 2023 rok. Nie jest źle, jest tragicznie. Główny Urząd Statystyczny pochwalił się najnowszymi szacunkami dotyczącymi Demografii Polski. Dane nie napawają optymizmem. W 2023 roku urodziło się nas o 11% mniej, a przyrost naturalny wyniósł 137 tysięcy. To tak, jakby w ciągu roku zniknęła cała populacja rybnika czy Zielonej Góry. Co dzieje się z naszym społeczeństwem? Pytają media. Demografia Polski wygląda coraz gorzej. Cytuję. Główny Urząd Statystyczny, czyli GUS, udostępnił dzisiaj najnowsze szacunki liczby urodzeń i zgonów za 2023 rok. Co mówią nam dane? W 2023 roku urodziło się w Polsce jedynie 272 tysiące. Najmłodszych. Prawdopodobnie pierwszy raz w historii dzietność Polsce spadła do poziomu mniejszego niż 1,20. Jeszcze w 2022 roku było to 1,26. Tym samym wstępujemy do ligi państw o najniższej dzietności na globie. Co prawda daleko nam jeszcze do globalnych liderów depopulacji, kurcze niesamowite depopulacji, jak na przykład Korea Południowa, jakie już słowa tutaj padają. Ale już niewiele państw ma niższą dzietność od nas. Moi drodzy, to jest naprawdę paskudne. My jesteśmy na szarym końcu. Naprawdę. Nikt o tych statystykach nie mówi. W TVN nie powiedzą. W TVP nie powiedzą. W Ci nie powiedzą. Jeszcze w 2017 roku, a to bardzo ważne, bo to przed 2020, słuchajcie. Jeszcze w 2017 roku w Polsce urodziło się ponad 400 tysięcy najmłodszych. W ciągu ostatnich 6 lat liczba urodzeń spadła o ponad 30%. Tak duża skala spadku to oczywiście w pewnej mierze kwestia struktury wieku. Jeszcze w 2017 roku w Polsce urodziło się ponad 400 tysięcy dzieci. Maleje liczba Polek w wieku największej płodności. Polki rodzą najwięcej dzieci około 30 roku życia. W tym wieku było 10 lat temu ponad 660 tysięcy Polek. Obecnie jest to jedynie 475 tysięcy, a za 10 lat będzie to około 340 tysięcy kobiet. Polska będzie wymierać. Niestety nic nie wskazuje na to, że w ciągu najbliższych lat to się zmieni. Niektórzy demografowie szacują, że już w 2027 roku liczba urodzeń w Polsce może spaść. Poniżej 200 tysięcy. Prognozy te jednoznacznie wskazują, że dalsza depopulacja Polski jest zjawiskiem nieuniknionym. Oni podają słowo depopulacja. Nawet przy intensyfikacji imigracji do Polski wydaje się mało realnym, aby populacja naszego kraju rosła. To z kolei oznacza, że powinniśmy już przygotować się na skutki zmian, które będą zachodzić: system emerytalny, rynek pracy czy ochrona zdrowia. No i to tyle z tego artykułu, a teraz coś od siebie, coś ode mnie. Cały czas namawiam, żeby gdzieś wywęszyć, ja muszę też powęszyć, jak to jest z tymi dokładnymi statystykami. Jeśli weźmiemy sobie pod uwagę wszystkie statystyki urodzeń, to ile było takich urodzeń nieudanych? Jeśli sobie weźmiemy statystyki zgonów, to też jakie były, jakiego typu co się działo, tak żeby to jakoś porównywać. Na pierwszy rzut oka, taki medialny, no to można by wywnioskować po prostu: ludzie się starzeją, Polacy się starzeją, tak jak we Włoszech, Włosi się starzeją, we Włoszech coraz mniej, we Francji coraz mniej, w Niemczech coraz mniej, po prostu jest coraz mniej ludzi. Tylko dziwnym zbiegiem okoliczności na całym świecie. Populacja rośnie, jest nas coraz więcej. Więc jak to możliwe, że w Europie maleje, a na całym świecie rośnie? Gdyby to spadało wszędzie, no to nie byłoby problemem. Ale teraz popatrzmy na to z drugiej strony. Jeśli tak hipotetycznie, już tak bawiąc się takiego czarodzieja, jeśli na przykład na świecie jest za dużo ludzi i ktoś padł na taki szalony, bardzo głupi pomysł, żeby tą liczbę zmniejszyć, no to w pewnym momencie ta liczba gdzieś musiałaby się zmniejszać. No a teraz dziwnym trafem gdzieś się ona zmniejsza, zmniejsza się dokładnie w Europie, bo jak popatrzymy na statystyki w Ameryce Południowej, nawet Ameryce Północnej. W Afryce, co to nawet nie wspominam, Azja, Australia, to tam ludzie żyją jeszcze na tym samym poziomie. Nic takiego nie ma miejsca. Jeśli popatrzymy na statystyki, na przykład w Kanadzie, no tam już może być problem, no bo tam wiadomo, co tam się teraz dzieje. I mi się bardzo podoba, że w tym materiale na portalu forsal.pl, niewątpliwie mainstreamowym, pojawia się kilka razy słowo depopulacja. Akurat w tym kontekście tutaj, no takim, że no, że jest dzietność i tak dalej coraz mniejsza, że jest po prostu spadek, że gus i tak dalej. Jednak to słowo ma drugie dno. To słowo ma takie dno, że komuś może bardzo zależeć. Ja nie wiem, ja nie jestem znawcą, nie jestem jasnowidzem. Nie wiem, jak jest naprawdę. Nie mogę powiedzieć, że tak jest, jak mówię, bo tego nie wiem. Bo może, gdybym powiedział, to wyszedłbym na szaleńca, na głupka i na osobę, która wprowadza was w błąd. Ale jak popatrzę i zrobię listę, jak każdy z was zrobi listę osób, które odeszły przez, no, w ostatnich trzech, no dobra, czterech latach. Jak sobie zostawimy to, te statystyki na przykład 2020-2021 z tym, co podawano w tych codziennych statystykach dziewiętnastkowych. To tam tych odejść nie było tak dużo, żeby wyrównać te straty, które ponieśliśmy przy danych z gus -u. Więc gdzieś ktoś musiał wyparować. Po prostu musiał wyparować. Musiał, nie wiem, dostać jakichś skrzydeł i po prostu odlecieć na inną orbitę i znaleźć się gdzieś na innej orbicie. A propos tych problemów demograficznych, to muszę Wam polecić kolejny film. To jest taka seria: Więzień Labiryntu. Obejrzyjcie sobie. Bardzo fajne. W trzeciej części, tak jak sobie to oglądałem, to w tej trzeciej ostatniej części sytuacja bardzo, ale to bardzo przypominała mi to, co mieliśmy nie tak dawno. No tak przypadkowo, kurczę, takie podobne było, no science fiction, no dobrze, ale obejrzyjcie sobie. I tam jest problem z tym, że ludzi zostało bardzo mało. I że był tylko jeden człowiek, który gwarantował przedłużenie życia innych. Jeden człowiek. Który mógł im przywrócić zdrowie, jeden człowiek na całej planecie. Obejrzyjcie. Pozdrawiam Was bardzo serdecznie i do usłyszenia. Cześć, pa! pa.